Dzień dobry Państwu. 13 szczęśliwe międzynarodowe warsztaty gitarowe w Lanskoronie. Jednak tu jesteśmy i bardzo się cieszymy, że Wy też. Koncert tradycyjnie rozpocznie wielka symfoniczno-gitarowo-skrzypcowo-perkusyjna orkiestra gitarowa, którą poprowadzi Martin Schwarz. Bardzo. We wish you a very good afternoon. We hope it's not going to rain. And we will play 5 pieces for you. The first one was called Beauty in Tears by a Scottish composer named Turlough O'Carolan. He lived in the 17th century. In the 17th century, at the border. And the next piece we are going to play is an American spiritual called Burden Down Lord. Those who know the words can sing with us. Burden down, Lord, burden down.
The next piece is called Tango Amor. This is in the style of touristic tango. It's not an Argentine tango. It's more like a tango amor. Dziękuję bardzo. The next piece is a very popular pop song. It's called Tears in Heaven. We hope that the tears stay in heaven. By the way, our soloist on the violin was Julia Nord. She didn't know that this was a violin concerto.
this festival has meant for those young musicians, that they were able to play together for the first time in many months. And this was a great, great joy for everybody. And we hope that it will be possible to continue in the coming months to play together, because this was one of the things that musicians need to do and we couldn't do. So we were really happy here. Now we will play for you a song called Happy. And this is our last song. Martin Schwarz i orkiestra gitarowa do Warsztatów Gitarowych w Jastrzębiu. Martin Schwarz i nasza orkiestra. To stało się taką tradycją naszych koncertów finałowych, że otwiera je właśnie ten największy zespół. To jest troszkę z powodów logistycznych łatwiej nam się tutaj najpierw na scenie jakoś zainstalować, a potem zmniejszać składy. Także
Także skład będzie się zmniejszał, a ja będę troszkę mówił, żeby wypełnić czas i przy okazji Państwu parę rzeczy najważniejszych powiedzieć o naszych warsztatach. Odbywają się po raz 13. W centrum naszej uwagi jest gitara w różnych jej wcieleniach, w różnych stylach. No ale jak Państwo widzą, również skrzypce, również perkusja, również inne instrumenty tutaj u nas goszczą i w formie koncertowej, i w formie warsztatowej. Oprócz warsztatów muzycznych staramy się, żeby co roku nasi uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w różnych zajęciach dodatkowych, a w ostatnich latach był to teatr, pantomima, malarstwo, budowa eksperymentalnych instrumentów muzycznych, taniec etniczny i tak dalej, pisanie tekstów literackich, poezji. W tym roku mieliśmy warsztaty z Muzeum Sztuki Współczesnej Mozart w Krakowie, a także warsztaty plastyczne, które prowadziła Małgosia Mirek z Gminnego Ośrodka Kultury, któremu już w tej chwili dziękuję. Widzę Anię Kanię, której już w tej chwili dziękuję, bo współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury to jest po prostu przyjemność czysta. Poproszę o brawo od razu. Organizatorem warsztatów i festiwalu Terra Artis jest Stowarzyszenie Terra Artis Lanskorona, które działa nie tylko w formie tych letnich wydarzeń edukacyjnych, ale także prowadzi ognisko artystyczne, do którego zapraszamy mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości. Terra Artis organizuje także między innymi spektakle operowe na świeżym powietrzu. Może mieli Państwo tutaj okazję uczestniczyć na rynku w wystawieniu Napoju Miłosnego Donizettiego, a także Strasznego Dworu w przyszłym roku. Jak się troszkę czasy uspokoją, to mam nadzieję, że również opera wróci tutaj na rynek lanskoroński. Naszym ważnym partnerem, i to pewnie jeszcze dzisiaj kilka razy będzie powiedziane, jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który też ma niełatwo, bo się w tej chwili te budżety wszystkie pozmieniały i udało się przed samymi warsztatami dzięki właśnie Urzędowi Marszałkowskiemu zorganizować tę scenę, która stoi za nami, z czego się bardzo cieszę, bo zawsze to jest dla nas i dla uczestników taka godna oprawa tego naszego święta na finał. W ostatnich latach nasza współpraca z Urzędem Marszałkowskim miała formę grantów z mecenatu małopolskiego. Byliśmy także częścią programu promocyjnego województwa Made in Małopolska. A w tym roku także Urząd Marszałkowski nas objął swoją promocją, za co bardzo dziękuję i proszę o brawa.